Hej, witajcie kochani. Dziś zapraszam Was na mały haul zakupowy odnośnie akcesoriów i podłoży. Natomiast zanim jeszcze zaczniemy, chciałam Wam powiedzieć, że dążymy do 1000 subów. I jeżeli możecie, to zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Teraz będzie się sporo filmów pojawiać, bo mamy różne pomysły. Między innymi po to są niektóre akcesoria tutaj zakupione, ale zaczynamy. Czyli tak, kupiłam sobie ziemię do kaktusów, ponieważ sansevierię będę przesadzać do odpowiedniego podłoża. I tutaj zobaczcie taką ceramiczną, piękną o, teraz fajnie się wyostrzyło, osłonkę do tych sansevierii, bo planuję je wsadzić do wszystkie trzy do jednej. Perlit, bo będziemy robić podłoże, korę do storczyków, znaczy się storczyków akurat nie mam, ale będziemy to mieszać z tym zwykłym, uniwersalnym podłożem, żeby zrobić właśnie taki fajny bigos, bo będziemy przesadzać, słuchajcie, Marble Queen i Happy Leaf, bo już jest duży. Kupiłam też takie dwie podpórki, jedna 8,50, więc trochę drogo, no ale te rośliny już mamy takie duże, że po prostu trzeba coś z nimi zrobić. Nie wiem, czy słyszeliście, że jest taki właśnie do kontaktu ten na komary. On podobno też działa na ziemiórki. Stosujemy już go parę dni. Tak więc jeżeli będzie już, że tak powiem, dłuższy czas i zobaczymy, że to rzeczywiście jest skuteczne, to Wam wtedy powiem, że warto w to zainwestować. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. I tutaj właśnie to a propos tych filmów nowych, takie z komandu, takie silikonowe wieszaki, które będziemy wykorzystywać właśnie do aranżacji rośliny, ale to zobaczycie w osobnym filmiku. Tak więc tak to się tak to wygląda. Jeszcze Wam chciałam powiedzieć a propos tej osłonki, bo te tutaj z czarnymi wkładami są plastikowe, ale ta jest ceramiczna. Ona była zakupiona w takim lokalnym sklepie ogrodniczym za 18 zł z groszami bodajże. Także czasem warto jest, słuchajcie, podjechać do takiego lokalnego sklepu ogrodniczego, bo można nie dość co tanie, to jeszcze właśnie takie duże i ceramiczne kupić te donice. Te drugie są, te większe są z plastikowe, ale są z Leroy. No w Leroy niestety nie udało mi się nic fajnego dostać. No i te podłoże też kupiłam w tym ogrodniczym za 5 zł, dokładnie 4,99 to z ziennym ja do kaktusów z Kronen, to jest chyba ta dobra firma. I kompo w podłoże do storczyków też tam właśnie kupiłam za taką cenę, perli 14,99. Tak więc tak to wygląda. Zachęcam właśnie zatem do odwiedzania takich lokalnych też sklepów ogrodniczych, bo w nich są takie rzeczy, które w takich marketach dużych nie zawsze człowiek upoluje. Aha, i teraz jeszcze chcę Was zaprosić, bo tak mi się spodobały tam osłonki, które były w tym centrum ogrodniczym, że po prostu nie mogłam się opanować i nakręciłam Wam takie te przynajmniej, które mi się najbardziej podobały. I tylko tak stwierdziłam, że jak się kupuje taką piękną doniczkę, słuchajcie, to później ona, że tak powiem, cały urok zbiera, a roślina jest taka, że tak powiem, niewyeksponowana, więc to jako chyba osobne dzieła sztuki by można było przynajmniej niektóre z tych doniczek postawić, a niekoniecznie w ich rośliny, bo po prostu rośliny tracą urok, jak się je włoży do takiej doniczki. Tak więc zachęcam Was do pozostania i do obejrzenia pięknych, takich ceramicznych osłonek. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia. Witajcie kochani, dziś jestem w centrum ogrodniczym w Szarotce. Zobaczcie, jakie piękne tutaj są osłonki. Przepiękne i malutkie. I takie większe. Patrzcie, jakie piękne. Po prostu tutaj takie postarzane. Z tym pękającym szkliwem. Po prostu. I zobaczcie na to, jakby jakieś, nie wiem, ale w życiu czegoś piękniejszego nie widziałam, chociaż ja to często powtarzam, ale po prostu cudne. Po prostu cudne. Patrzcie. I zobaczcie, tu takie same, takie też dziwne, tylko w innym kolorze. Czekajcie, czy to się wyostrzy? Tak średnio, ale piękne. W rzeczywistości są troszkę ciemniejsze niż to, co tutaj widać. I takie postarzane. Teraz chyba jest taka moda na to. Patrzcie, takie duże i w dosyć dobrej cenie.
takie mniejsze, piękne, w takim greckim stylu i zielone, cudne. O, i takie też grecko-marinistyczne i to jakie takie piękne, zobaczcie jakie to jest wszystko ładne. No, promocja jeszcze jest teraz. Jakbyście chcieli, piękne. Zobaczcie. Postaram się Wam wyostrzyć. Cudne. I takie zielone. I powiem Wam, że ta cena jest dosyć atrakcyjna, bo z tego co widziałam w sklepach internetowych, to są dużo droższe. Czekajcie, tu jest taka zielona, piękna. No wiecie co, nie chcę tu ostrzyć, ja nie wiem. O, teraz może bardziej oddaję. Ale na tą to bym się skusiła, bo jest po prostu obłędna. Piękne. Taki cudak. Obłędny.